Słuchajcie, słuchajcie, nie uwierzycie, co się dzieje tak naprawdę. Jestem na Lokerowicach, biegnę do tego domku, w którym byliśmy ostatnio, ponieważ jednym słowem znalazłem tam... Kurczę, zaraz wam to pokażę, ale tak swoją drogą możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybować kanał, ponieważ bardzo dużo osób z was tego nie robi, a mi byłoby niezmiernie miło wtedy. Lecę do tego domku, pokażę wam, co się tutaj znajduje. Stwierdziłem, że na początku, jeszcze przed nagrywaniem, chciałem biec specjalnie do wioski, tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć o tym Lokerowi, Grizzowi, Aravosowi i Bambiemu, bo nie chciałem tutaj sam się kręcić tak naprawdę, ale to są Lokerowice tak naprawdę. Tutaj dzieje się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy i po prostu wolałem odpalić nagrywanie, jednym słowem, i podzielić się relacją z wami z tego, co znalazłem, bo przyszedłem sobie tutaj, że tak powiem, do tego domku i znalazłem pod tym łóżkiem, widzicie? Tutaj, tu coraz niżej, jak się spogląda, jest jakieś wielkie pomieszczenie. Nie wiem, możliwe, że tam jest Arczu przetrzymywany, nie wiem, nie mam kompletnie pojęcia. Na pewno bym nie chciał wchodzić tutaj sam, pokazuję wam tylko po prostu tutaj, jak to wygląda mniej więcej. Zobaczcie sobie, tak to wygląda tutaj. Niby mam elytrę, więc no mógłbym sobie tam zlecieć, ale no nie wykopię się niczym, bo nie zabrałem sobie budulca, w skrzynkach też nic nie ma. Dlatego po prostu stwierdziłem, że wam to pokażę, żebyście wiedzieli, co i jak tutaj się dzieje, że znalazłem coś takiego, bo mogłoby się okazać, że wróciłbym i tego by nie było. Wiecie, o co mi się rozchodzi, nie? Tak samo jak ten dom się tutaj pojawił znikąd, to tak samo mógłby zniknąć, więc wolałem po prostu nie ryzykować. Sobie podreptam w stronę wioski tak naprawdę teraz. No, o kurczę, tam się jakieś mury już budują. Zobaczcie sobie, co tutaj się buduje. Tak z oddali widzę, właśnie spod tej tutaj wieży, że tam jakiś mur tutaj powstaje. Czekajcie, sobie przelecę tutaj na drugą stronę. Halo? Czekajcie, czy tu jest gdzieś Bambi? Co ty tutaj robisz, Bambi, w ogóle? Skąd ty się tutaj wziąłeś? Czemu nie jesteś w wiosce? Bo ja ten, nie byłem sobie tutaj na spacerku. Ale wiesz, że nie można wychodzić z wioski. Jak ty w ogóle wyszedłeś z wioski? Przecież teraz jest tam, widzę, jakiś postawiony mur. Jest... No ale jest mur, wieże? Aha, otwarta jest. Puścili, to co, nikt... No bo ja generalnie nie jestem do tego domku, ten, bo ja nie przywykłem tam w wiosce, wiesz? Aha. Przychodzę tak na spacerek, nie? I też chciałem, bo widzisz, mam skrzydło od Grizza. Nie, i patrz. Oj, coś nie poleciałeś, mami. No, pokaż jeszcze raz, pokaż jeszcze raz. Czekaj. Tarzan! Czekaj. Bambi wchodzi na drzewo. Co jest? Bambi wchodzi... O, nie mogę, Bambi. Jak to coś w nocy, to tak latam. Bo ja jestem jednym z tych. Aha, chodzi ci o fantomy. Nie wiem, no to co tak, tylko że ja nie uderzam, nie? Ja dziękuję. I co, i po co tutaj byłeś w tym domku, Bambi? Ale nie wiem, bo liczyłem na to, że... No bo widzisz, tak, ostatnio byłem tutaj i firanki mi się zepsuły, ja chciałem je wziąć. I liczyłem na to, że jeszcze jakoś się zdobędę. No ale jednak... No nie, jednak mam tutaj tylko okna, a firanki wybite. A to może zrobimy ci jakąś firankę teraz, co ty na to? Chodź, zetniemy jedno drzewo i zrobimy ci firankę. Chciałbyś? Co jest? Czemu ty masz tutaj napis wycieraczka? No bo tu wycieraczka jest. Ja dziękuję, dobra, chodź, Bambi, wtedy na zewnątrz. Zrobimy. No robi się ciemno, robi się ciemno, ale damy radę sobie na spokojnie. A ty co tu robisz? Zrobię ci firanki właśnie, żebyś miał tutaj w tym domku, jak stwierdzisz, że będziesz chciał sobie tutaj przyjść. Ale pamiętaj, że jak będziesz gdzieś wychodzić, to informuj kogokolwiek, nie? Z wioski. A ty co tu robisz? Ja przyszedłem jednym słowem na malutką wyprawę, bo znalazłem... Inaczej, niepokoiło coś mnie w tym domku. Będziesz miał troszeczkę inną firankę. A to jest okno. To jest okno? No.
A firanka? Firanka ta była różowa tak. Aha. Dobra, to chociaż na razie będziesz miał okienko tutaj. Będziesz miał chociaż okienko. Ale tak, widać tam ten domek. No właśnie, właśnie mogę cię w sumie zaprowadzić do tego domku i ci pokazać, co ja tam znalazłem, ale nie możesz tam wchodzić, Bambi, dobra? Mhm. Nie możesz wchodzić generalnie pod ziemię tam. No bo nie wyjdziesz stamtąd. A ja tam teraz też nie zajdę, bo nie jestem wystarczająco przygotowany. Bo... chodźmy po sznurek. Nie. Na sznurek. No. Puścisz, a ja mam skrzydło, to ja będę latał. Nie wiem, czy to się tak uda, tak naprawdę. Przepłyniesz tutaj wodę, gryź się uczył? Chodź, Bambi, chodź, Bambi, do góry. Wypłyń do góry. Gryź się uczył tego, czy się nie uczył pływania? Nie, no tylko latania. A, tylko latania. To będzie trzeba powiedzieć Gryzowi, żeby cię troszeczkę pływania nauczył. Żebyś się nauczył tutaj pływać i żebyś przez przypadek, jak sam wybierzesz się na jakąś wyprawę, nie utopił. Bo nikt by tego nie chciał, generalnie. O! Bambi? Ja... ja ci mówię. Masz koksiki przy sobie chociaż? Bądź os... O, masz! Super, super. Bądź przygotowany. Miej mieczek w dłoni, bo nie wiem, czy się coś tutaj... Nie, nie schodź, Bambi, tutaj. Zobacz, coś takiego tutaj znalazłem. Jak myślisz, może tam być uwięziony Arczu? Tam pod ziemią? Sprawdźmy. Nie schodzimy. Idź. I cofnij się, Bambi. Ja nie chcę, Bambi, żebyś tylko tam spadł, bo ja nie będę w stanie naprawdę cię teraz stąd wyciągnąć. Nie mam ekwipunku żadnego, żeby tam wejść. Mi się wydaje, że może być tam. No bo jak wypadł. Nie ma go. Jest. Nie ma go nigdzie. Tutaj jak byliśmy. Jezu, ale dźwięki jakieś, boję się, może nie. Byliśmy tam gdzieś w domku. I tam była jakaś. Jakaś taka klapa, nie? Tak, tak, takie do tortur nawet bym to nazwał, no, coś takiego. Może tam go torturowali i stwierdzili, że to będzie, że zrobią nas, wiesz, tak jakby, nie wiem. W bambuko? To... No, w bambuku, tak. Mhm. I przyprowadzą tutaj, i tak? Odciągną uwagę nas, żebyśmy się skupili tam i przenieśli się tu. W sumie... I teraz tam na dole on jest! Poczekaj, może krzykniemy, może Arczu tam będzie. Arczu! Arczu, jesteś tam? Nie słyszę go. Nic nie mówi, nie wiem. Może jest za głęboko po prostu. Ale czuję, jak oni są z nim. No, w sumie rzeczywiście racja, może lepiej będzie, jak nie będziemy krzyczeć. Nie, uciekam, ja nie. Dobra, chodź, uciekniemy sobie tutaj stąd. Na pewno pilnują. Chodź, przeskoczymy sobie do twojego domciu. Wiesz co, jeszcze że ci powiem, że póki nie widziałem jeszcze zagrożenia tak naprawdę na oczy, to ja jestem jeszcze tak sceptycznie nastawiony, bo nie wiem, kto to może być, co to może być i tak dalej, wiesz, o co się rozchodzi, nie? Przepłyniesz, Bambi? Dasz radę, nie? Weź sobie, wybierz miejsce tam, gdzie jest leciutko, nie wiem, może nie jest... Albo przeleć sobie. O! O proszę bardzo. A to było płytko. Każdy się potknąłem, ale w to. Ej, co jest? Coś widział. Coś. Czekaj, wait. Co jest? Czy widzę jakiś budynek? Jaki budynek? Widzisz to? No sterta kamieni. No nie, za tymi kamieniami coś tutaj jest. Jakiś... wieżo? Nie, za wieżowcem. Za tą górą jest jakiś wieżowiec ewidentnie. A to nie są kamienie? Nie, to... no znaczy to jest zrobione z kamienia, ale... czekaj, co jest? Czemu my tego... To już było. Jak było? Było. No bo... ja generalnie... tutaj będąc, nie? Mhm. No to patrz, ja myślałem, że to jest po prostu sterta kamieni. To?
Przecież to ewidentnie widać, wygląda na jakiś budynek. Słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, o co się rozchodzi. Ale to jest mega dziwne. Nie podoba mi się to. A tam są jakieś kraty? To wygląda jakby kraty tam były. A może tam jest Archu Bambi? Nie. Nie wiem. Nie. Najpierw... Nie wiem, bo to może być co innego. Ej. Nie wiem, nie podoba mi się to, że... No bo patrz. Jest taki szpic u góry, nie? Mhm. Pamiętacie, że nie mieliście dostępu do kanałów? Do Instagrama w sumie, do kanałów chyba też. Już mi to wleciało z głowy. Chris się nim zajął. Znaczy waszymi kanałami, nie? Coś nie. Mhm. Ale wy nie mieliście. Nie wiem. Co jeżeli to coś ma wspólnego z filmami? Ej, w sumie, słuchajcie, napiszcie w komentarzu jednym słowem, co wy uważacie o tym dziwnym czymś i o tamtym czymś, w tym domku, Najpierw, bo mi się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z Archem. Mi się wydaje, no bo patrz, tamten domek to była, no ewidentnie tam kogoś torturowali, nie? To Archa nie ma, więc to raczej Archu był. No i chcieli odciągnąć uwagę i tam byli, a tam jest jakaś taka duża dziura, No jest ogromna ta dziura tam. No właśnie. Mi się wydaje, że tam jest Archa. Musimy tam iść. Dobrze, tam to iść przejdziemy się. Przejdziemy się. Tam... Nie, jesteśmy tam. Ja tam nie idę. Ojej. Tam nie idziesz? No dobrze. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. Znaleźliśmy dwie dziwne rzeczy na dzisiejszym filmie, tak naprawdę. Tą wieżę i tamto. I nie wiem, o co się rozchodzi. Możecie napisać w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i tyle, nie? To leć Bambi. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, yo!